Witam na kolejnym odcinku. Widzicie Państwo, że jestem na tle Sky Center we Wrocławiu. Akurat temat Sky Center we Wrocławiu wraca jak bumerang. Dlaczego wraca jak bumerang? Akurat dali mi cynk, zwrócili mi uwagę na jeden szczegół. W sumie można powiedzieć, że wcześniej o tym wiedziałem, ale mi akurat przypomniano o końcówce tego budynku, szczególnie o tym ściętym dachu. I co się okazuje ciekawego z tym ściętym dachem? Jak już byliśmy w hali ludowej, to już mówiłem o tym Sky Center. Teraz akurat widzimy to w krasie, jak to wszystko wygląda. I co tu jest najważniejszego, co chcemy powiedzieć? Jak już mówiłem wcześniej, jest to element kultu falicznego, czyli to jest element kultu diabła. Taka symbolika, to jest swoista antena diabelstwa, która tutaj góruje nad Wrocławiem. Ale ten film jest poświęcony temu jednemu szczegółowi, który wcześniej nie powiedziałem. Otóż dlaczego dach jest ścięty? U nemrodystów w czasie obrzezania obcina się napletek. I w ten sposób ten budynek w takim kształcie, jak widzimy, nawet w tym wariancie z tego miejsca, ze wzgórza Andersa, pokazuje genitalia nemrodystów z obciętym napletkiem. I taki budynek w tej wersji służy temu, żeby pokazać, że linia rodowa Nemroda rządzi we Wrocławiu. To jest najważniejszy tutaj element, czyli nemrodyści rządzą we Wrocławiu. I tutaj sobie palnęli swoisty symbol ichniej władzy. Tak możemy oczywiście to odczytać. A więc dla człowieka, który się zajmował, tak jak ja, przez 20 lat, ponad 20 lat do dzisiaj, Starym Testamentem, tymi wszystkimi religijnymi wierzeniami z tym związanym, jest to po prostu element religijny. A więc to nie jest jakiś przypadek, architektura taka sobie po prostu. To są po prostu genitalia nemrodystów, którzy z obciętym napletkiem. No proszę bardzo, i to jest praktycznie tutaj wszystko, co chciałem powiedzieć. Jak te rytuały obrzezania wyglądają? Aha, tutaj słuchajcie, w necie możecie zobaczyć, jak obrzezanie wygląda. To jest, rabin się schyla nad tym niemowlęciem, tam coś, to co ma obciąć, to obcina i jeszcze wysysa krew. O, coś takiego. A więc takie zdjęcia są w internecie, bo widziałem. A więc co chcemy powiedzieć właśnie przez pokazanie tego? To jest akt religijny, czyli praktycznie religijność, znaczy to zdradza jakby religijność projektantów, decydentów, finansistów, bo przecież takie coś, co budować trzeba było mieć ogromne pieniądze. Na miejscu Poltegoru, który był jeszcze całkiem sprawny i też był charakterystyczny dla Wrocławia, w 70-tych wybudowany. Tak, czyli dobrze, czyli powiemy tutaj tak, że na tym miejscu tego Sky Center był Poltegor. Ja go pamiętam, bo w nim też byłem, bo swojego czasu tutaj pracowałem. I to był najwyższy budynek charakterystyczny, z wielu kilometrów był widoczny. I był charakterystyczny właśnie dla Wrocławia. Ale on nic nie przedstawiał, nic religijnego, to były po prostu prostokąt, znaczy taki prostokąt, taki prostopadłościan wyciągnięty, i on był całkiem sprawny, ale go rozebrali i właśnie na miejscu Poltegoru postawili Sky Center w formie nemrodycznych genitali po obrzezaniu. O, to tyle. Z lewej strony ten budynek z tymi zdjęciami, ja wjadę na fasadę bliżej, to jest Akademia Ekonomiczna. A więc to nie jest bez znaczenia, że to się tutaj w pobliżu znajduje i te twarze studentów to jest coś nowego. W takim stylu Poltegor był. Tutaj jeszcze powiem, jeżeli by takie coś zbudować, to tak, ja już mówiłem, trzeba ogromnej ilości pieniędzy. Projektanci, powiedzmy, musieli też się dobrze tutaj namęczyć, żeby takie coś tutaj zaprojektować i tak dalej. I jeszcze raz podkreślę, to jest wyjątkowa architektura, którą nawet widać
z wielu kilometrów, na przykład z gór Kotliny Kłodzkiej. I to jest tak charakterystyczne i nawet jeżeli jest taka strona dalekie obserwacje, to ten Sky Center widać właśnie gdzieś z masywu Śnieżnika, jeśli się nie mylę. Sky Tower. Aha, Sky Tower. O, właśnie z... Wieża, twierdza, czyli nawiązanie do tower, twierdza Wrocław, Festung Breslau. Albo wieża Babel. Albo. No wieżę Babel też namrodyści budowali. Też budowali na wieżę Babel. No tu mamy akurat Tower, Sky Tower. Powiedzmy, no to mamy... Wszystko tutaj, słuchajcie, czyli tu mamy taki wniosek. Jeżeli linia rodowa Nemrod i jego podwładni, czyli pierwsza hybryda, budowała wieżę Babel, która jest obecnie pod wodami zapory Ataturka w południowo-wschodniej Turcji, na Eufracie, czy tutaj Tower, czyli Sky Tower, czyli niebiańska wieża, to jest z samej nazwy, czyli mamy od czasu Nemroda do tego Wrocławia i tego widoku, praktycznie my mamy potwierdzenie wieży Babel, linii rodowej Nemroda, no i oczywiście potwierdzenie Starego Testamentu, ale w takiej wersji, którą powiedziałem w filmie Linia Rodowa Nemroda. I praktycznie my tutaj chcemy przez ten film my zalinkujemy go tutaj w opisie i chcemy właśnie powiedzieć, że jak to widzimy, starożytność wjeżdża nam w czasy dzisiejsze. Ze wzgórza Andersa Mariusz Szczytyński i pani Beata Andrejas. Dziękujemy. Ocenie z lat późniejszych, to była niepotrzebna ofiara, bo za tę ofiarę nic nie dostaliśmy. Nikt tej ofiary dobrze nie ocenił. Już po II wojnie światowej Anders nie posłuchał rządu polskiego na emigracji i wraz z generałami Mateuszem Iżyckim de Notto, Stanisławem Kopańskim i wiceadmirałem Jerzym Świrskim dnia 26 maja 1946 roku rozwiązał Armię Polską. Samowolnie aprobując brytyjską decyzję zlikwidowania polskich sił zbrojnych na zachodzie Europy. Anders tak postąpił wbrew prezydentowi Polski Władysławowi Raczkiewiczowi i wbrew zdecydowanemu stanowisku ówczesnego rządu II Rzeczpospolitej, którym miał służyć. Wtedy poza krajem znajdowało się 250 tysięcy polskich żołnierzy, marynarzy i lotników i większość z nich zdecydowała, że pozostanie poza krajem. Komu służył Anders, prawdopodobnie doskonale o tym wiedzieli tylko on i Sowieci. Do dziś bowiem nie jest jasne, jak to się stało, że w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Starobielsku i w innych miejscach kaźni sowiecka Rosja zamordowała 25 tysięcy polskich oficerów, a Anders bezpiecznie ten kaźń przeżył, między innymi w słynnym moskiewskim więzieniu na Łubiance. Tajemnicy tej strzegą moskiewskie archiwa niedostępne w tej kwestii do dziś. Tak samo niedostępne jak londyńskie archiwa dotyczące morderstwa Sikorskiego. Zbieg to okoliczności czy pojałtańska konsekwencja sojuszu zdrajców II Rzeczpospolitej? August Zaleski przez pewien czas widział w Andersie swojego następcę, przyszłego prezydenta II Rzeczypospolitej. Zmienił zdanie dopiero wtedy, gdy Anders odmówił mu współdziałania i złożenia przysięgi, że będzie działał zgodnie z polską racją stanu. Tak, bo tu chodziło głównie o to, że wyszła wtedy tak zwana sprawa Bergu, że te stronnictwa opozycyjne, jak PPS, Stronnictwo Narodowe i NIT, wysyłały różnych agentów do kraju, żeby podburzać, co rząd ówczesny i Zaleski uważali za bardzo niestosowne, dlatego że nie było żadnej sytuacji, żeby cokolwiek mogło się udać, jakikolwiek zamach czy zmiana w kraju. A więc to było tylko narażanie tych ludzi na represje, wysyłanie ich dotyczy próbowania formułowania jakiegoś podziemia w kraju w tym czasie nie miało najmniejszego sensu. To był pan Białas z PPS-u, prawda, był Edward Sojka ze Stronnictwa Narodowego, którzy właśnie byli odpowiedzialni i Rzęczykowski z NIDU.
za prowadzenie tego wywiadu dla Rady Politycznej. Kiedy Zaleski chciał wyznaczyć Andersa następcą, w 1954 roku prosił jego, żeby dał mu zapewnienie, że ci ludzie nie wejdą do rządu, którzy byli odpowiedzialni i byli wezwani do tak zwanego Trybunału wtedy Obywatelskiego i te wezwanie odrzucili, nie chcieli się wytłumaczyć ze swoich akcji. Anders odmówił, że nie może dać takiej obietnicy, że ci ludzie nie wejdą do rządu, prawda? Oto się rozbiła nominacja Andersa na następcę. Zresztą parę miesięcy później on wypowiedział posłuszeństwo i sam się zrobił tym następcą jako jeden z trzech. I dużo nie brakowało, żebym ja padł nawet, bo moi koledzy padli ofiarą tych działań. Otóż za pieniądze amerykańskie zaczęto uruchamiać na terenie Polski dawne struktury WiNu poakowskie i aktywizować je i zaczęto nam w liceach wmawiać, że przygotowujemy się do trzeciej wojny. Anders miał przyjechać jako zwycięzca na białym koniu. Ta prowokacja odbiła się bardzo przykrymi skutkami dla wielu mojego pokolenia. Bo zaufali temu, zaczęli działać i powpadali, jak nie potracili zdrowia albo życie, to połamali sobie kariery na wiele, wiele lat. A wszystkie pieniądze amerykańskie dla tych stronnic szły przez ambasadora Raczyńskiego. W 1947 roku przeciwnicy legalizmu próbowali zbojkotować nominację Augusta Zaleskiego na prezydenta II Rzeczpospolitej. Kiedy im się to nie udało, próbowali Zaleskiego zmusić do ustąpienia. Gdy ten jednak trwał na swoim konstytucyjnym stanowisku, przeprowadzono zamach stanu. I w sierpniu 1954 roku generał Anders wypowiedział posłuszeństwo prezydentowi Zaleskiemu. To wówczas powstał tak zwany trójgłowy prezydent, bo w zastępstwie prezydenta oni stworzyli Radę Trzech, składającą się z generała Andersa, ambasadora Raczyńskiego i Tomasza Arciszewskiego. Niekonstytucyjna Rada Trzech oraz usłużni Andersowi generałowie Mateusz Iżycki-Denotte, Stanisław Kopański i wiceadmirał Jerzy Świrski zwyczajnie zdradzili II Rzeczpospolitą, wbijając Polsce nóż w plecy. Znienawidzony przez ekipę Stalina generał Kazimierz Sosnkowski tak napisał o tej Radzie Trzech. Rada Trzech, egzekutywa, stwarza stan anormalny pod względem prawnym, podważając zwierzchnie władze państwowe wymienione w ustawie konstytucyjnej. Władysław Anders, Tomasz Arciszewski i Edward Raczyński, a później niesławni ich apologeci i kontynuatorzy ze Stanisławem Ostrowskim, Kazimierzem Sabatem i Ryszardem Kaczorowskim na czele, w znakomity sposób wsparli pojałtańską okupację II Rzeczpospolitej. Skarb Narodowy utworzony przez generała Andersa w 1949 roku zbierał pieniądze na działalność rządu. W tekście pióra generała Jana Libronta pod tytułem Sukcesja prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, opublikowanym 20 lutego 1985 roku na łamach nowojorskiego życia Polonii czytamy. Nadmienić trzeba, że ówczesny minister skarbu Jan Kwapiński, członek PPS, nie uznał Augusta Zaleskiego prezydentem i nieprawnie wycofał poważne sumy ze skarbu państwa i przekazał do kasy Polskiej Partii Socjalistycznej. Następnie część tych funduszy w połączeniu z funduszami Skarbu Narodowego, państwowe pieniądze, użyto bezprawnie na zakup budynku przy 42 Empire's Gate w Londynie i zarejestrowano jako Danina Polska Limited. Firma ta, zarejestrowana jako przedsiębiorstwo prywatne, pozostała poza zasięgiem rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Na czele tej daniny Polskiej Limited stanął generał Władysław Anders z tytułem prezesa i naczelnego dyrektora. I tak użyto państwowych pieniędzy na prywatę. Był Skarb Narodowy jednolity, prawda, do 1956 roku, ale jego prezesem był generał Anders. I po tym, jak powstała Rada Polityczna i on poszedł z nimi, no to oczywiście Skarb Narodowy i budynek, którego on był też powiernikiem na Emperor's Gate,
poszedł na tamtą stronę przeciwko prezydentowi Dyleskiemu. Tych pieniędzy użyto na opanowanie polskiej prasy imigracyjnej. Prezydent Zaleski został bez możliwości wykonywania urzędu. Utracił kasę i prasę. Kasę miał Anders i współpracujący z nim zdrajcy konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Zamek został, że tak powiem, okupowany przez zwolenników generała Andersa i w tym czasie zabrano także i skarb narodowy. Raz w roku 1956, później w roku 1972. Roman Buczek w książce pod tytułem Był taki czas, wydanej w Toronto w 1981 roku, opisuje, jak generał Anders sumy 10 milionów dolarów danej przez Roosevelta premierowi Mikołajczykowi przechwycił połowę. Przy tworzeniu NATO, czyli Paktu Północnoatlantyckiego, jako eksperci byli zapraszani generałowie Anders i Kopański, tak, którzy doradzali w sprawie utworzenia tej siły wojskowej, która miała bronić Europy. Wiemy dobrze, że pewni działacze polityczni nasi otrzymywali stale płace, głównie ze źródeł amerykańskiego wywiadu. I przez to musieli się dostosowywać do pewnych wymogów politycznych z tamtej strony, tak? A w okresie, kiedy stosunki nie były najgorsze między Związkiem Radzieckim a Ameryką, różnym czynnikom w Ameryce zależało na niezadrażnianiu sytuacji, prawda, stosunków ze Związkiem Radzieckim. To samo było, jak budowaliśmy w Londynie pomnik katyński. Że była zgoda rządu, prawda, żeby postawić ten pomnik katyński. Ale w mieście nie. Na cmentarzu w Gunnersbury możecie postawić. Bo chcieliśmy napisać, że prawdę, że ci ludzie zostali zamordowani przez NKWD, tak. Ale na to nie mogli się zgodzić, bo to drażniłoby rząd radziecki. Jesteśmy z drugiej strony tego ogrodzonego 60-hektarowego terenu zakładów chemicznych w Blachownie. Elektrownia działa pełną parą, kominy dymią, ale dym jest czysty w miarę. Na budce już nie ma tych znaków, że nie wolno kręcić filmu, więc możemy kręcić. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowniu. To jest boczne wyjście, bo to jest tak ogromny teren, że ma kilka wyjazdów. Już tej straży też nie widać, ale co tam się, proszę Państwa, w środku dzieje, w tym terenie, to jest obraz nędzy i rozpaczy, co tam się stało. Mniej więcej coś takiego się tam stało, proszę Państwa. Tutaj ogień zadziałał akurat z tej strony, nikt tego widać nie sprząta. A tam w środku posprzątano, bo złomiarze zarabiali na złomie. Centrostal, Centrozłom, są nawet takie spółki na giełdzie, które z tego złomowania zakładów w Polsce żyją. Na giełdę weszły. Trzecia RP. Styczeń 2016. Obraz nędzy i rozpaczy.
tej okolicy jest pełno bunkrów niemieckich, mniejszych, większych, takich działek, znaczy takich jednoosobowych, strzelniczych, czyli znaczyłoby, że Niemcy bardzo zaciekle bronili tych terenów i stąd ten wielki cmentarz poległych żołnierzy Armii Radzieckiej. I trzeba zadać pytanie, a Wojsko Polskie? Gdzie są cmentarze Wojska Polskiego? I o generała Andersa warto spytać, jak to się zadziało, że nie dotarł do Polski, a powinien był o Polskę walczyć z Polski, o okupacji niemieckiej, a nie pola naftowe na Bliskim Wschodzie. I Monte Cassino, kolejna rzeź Polaków. Zupełnie niepotrzebne, bo wiadomo było, że Niemcy muszą się poddać. Do generała Andersa jeszcze będziemy wracać, ponieważ jego córka jest aktywna w polityce w Polonii. I to, że ośrodki poprawne politycznie lansują żydowskie w Polsce ośrodki tą Annę Marię. To jest jedno, ale dlaczego marszałek Sejmu Wolnego Leszczyński zaczął ją lansować? To jest niepokojące. Mówiła Beata Andrejas. Szlachetnych rodaków, mówi Beata Andreja z Wrocławia, ze stolicy Dolnego Śląska. Szczęść Boże! Jest 8 maja 2015 roku, znajdujemy się na ulicy Krakowskiej we wschodnim Wrocławiu. Z prawej strony jest kościół, a z lewej około 200 metrów szkoła podstawowa. Rejon tak zwanego potocznie na trójkąta bermudzkiego, czyli trójkątnego obszaru biedy i nędzy Polaków zamkniętych we Wrocławiu pomiędzy ulicami Romualda Trauguta, generała Tadeusza Kościuszki i Pułaskiego. Widzimy frontalnie opisany właściwie plakat wyborczy Komorowskiego, Welszczynukowicz, męża swojej żydowskiej żony, talmudycznej rodziny ubeckiej, wnuka mordercy polskiej szlachty Osipa Szczynukowicza, który szczyci się skradzionym po trupach nazwiskiem szlachty polskiej i rzekomo tytułem hrabiowskim. Tenże Bronisław Komorowski, beneficjent bezpośredni zbrodni smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, ma czelność kandydować kolejny raz na urząd prezydenta III RP, pomimo, że tak jak wszyscy posłowie i senatorowie, którzy głosowali za przemocową konwencją gender, jest od 18 kwietnia 2015 roku objęty infamią. Przypomnę, że Sejm walny na czwartej sesji nadzwyczajnej w Kętach właśnie 18 kwietnia 2015 roku podjął jednomyślnie stosowną uchwałę. Znajdziecie również te informacje na stronach Sejm Walny oraz Królewska TV, a także w pewnym sensie na stronach Sejmu III RP, na których ogłasza się głosowania. Za okrutnego panowania Komorowskiego, Welszczynukowicz i antypolskiej Platformy Obywatelskiej z antypolskim stronnictwem ludowym Sejm III RP uchwalił 567 ustaw w jednej kadencji, co jest prawdopodobnie rekordem świata, w tym kodeks wyborczy z 2011 roku, już wielokrotnie nowelizowany, którego
antypolskim celem jest zabetonowanie sceny politycznej dla żydowskich partii reprezentowanych przez polskojęzycznych Żydów, którzy reprezentują antypolskie cele germanofilskich sionistów New World Order, NWO. 8 maja 2015 roku wyraźnie widać, że antypolskie ostrze sionistów jest skierowane głównie przeciw Polsce i Rosji. Polską racją stanu jest dążenie do zawarcia traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej, który zabezpieczy polsko-niemiecką granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Należne odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski w wysokości 1 biliona dolarów, czyli 1000 miliardów dolarów oraz zwrot polskiego królewca wraz z okręgiem Polsce od Rosji. Rosja, spadkobierca ZSSR, okupuje Królewiec od 1945 roku, ponieważ alianci ulegli kaprysom Stalina i po raz kolejny zdradzili Polskę w Jałcie, jak w Teheranie w 1943 roku, gdzie po zamordowaniu generała Władysława Sikorskiego, głównego dowódcy Wojska Polskiego, Polskę pozbawiono reprezentacji i głosu polskiej racji stanu. Antypolska postawa aliantów 8 maja 1945 roku w Berlinie, gdzie podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec oraz na konferencji w Poczdamie, jest wielce naganna. Przypominam, że to właśnie Polska, a nie Francja, była czwartym co do potęgi militarnej aliantem w II wojnie światowej. Wkład Polski i polskich żołnierzy w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami, którego dzień zwycięstwa, dzisiaj 8 maja w 70. rocznicę obchodzimy, jest przepotężny. Rano 7 maja nastąpiła bezwarunkowa kapitulacja Niemiec podpisana przez generała Jodla i admirała Dönitza w kwaterze głównej generała Eisenhowera. 9 maja w obecności czterech alianckich dowódców ratyfikowano w Berlinie poddanie się Niemców. Ze strony Niemców podpis złożył generał Keitel.